Bardzo miło mi Was powitać na kolejnym sezonie Digital Dragons Academy. Cieszę się, że kolejny raz możemy się spotykać. Szkoda oczywiście, że na razie wirtualnie, ale mam nadzieję, że sytuacja nieco się ustabilizuje i będziemy mogli od stycznia ruszyć z Akademią na pewno w Krakowie i mam nadzieję w Warszawie, a potem zobaczymy, co dalej. Także musicie śledzić naszą stronę, będziemy podawać wszystkie szczegóły w tym zakresie. Ja Wam chciałabym serdecznie przedstawić przede wszystkim dzisiaj Błażeja Grygiel, który będzie odpowiedzialny za Akademię i pewnie będziecie spotykać się z nim tutaj częściej. I Adam, pojawia się też Wam Adam Flama, który będzie naszym pierwszym wykładowcą w tym nowym sezonie. Z takich organizacyjnych kwestii to zostajemy na Zoomie, tak jak było to do tej pory. Rejestrujecie się z wykorzystaniem linku. Zawsze prosimy Was o to, żebyście ocenili naszych wykładowców, bo to daje feedback i nam, i też im, i pozwala nam to budować program. Chciałabym też, żebyście pamiętali o naszej zakładce na stronie www.Digital Dragons Academy z ofertami pracy, gdzie może coś ciekawego dla Was się znajdzie. A przy okazji pamiętajcie, że towarzyszą nam konsultacje CV, które w dniu dzisiejszym 4 osoby dla Was przeprowadzają. Pamiętajcie, że na te konsultacje trzeba zapisywać się zawsze wcześniej, z wykorzystaniem linku, który znajdziecie na naszym poście na Facebooku. I chciałabym też przy tej okazji podziękować naszym sponsorom, którzy przyczynili się do tego, że możemy się tutaj dzisiaj z Wami spotykać. Także bardzo dziękuję im wszystkim. No i co, Błażej, czy jest coś, co byśmy chcieli jeszcze dodać? Ja tylko od siebie chciałbym dodać, że się strasznie cieszę, że wszystkich Was widzę, że Was czytam. Dzisiaj rozpoczynamy długi cykl, zostaniemy z Wami aż do wiosny, a dzisiejszy dzień poświęcamy otwarciu Wam tych pierwszych drzwi, pokazaniu Wam pierwszego progu, jak wejść do Game Devu. Adam ma dla Was opowieść o pierwszych krokach w Game Devie, o czym musisz wiedzieć. I od razu Wam mówię, to nie będą banalne informacje. Przygotujcie się na, że tak powiem, mocną szkołę życia, bo nie będzie owijania w bawełnę. Już troszeczkę wcześniej rozmawialiśmy, Adam mnie trochę wprowadził. Sam nie ukrywam, będę tego słuchał z dużym zainteresowaniem. Tutaj pojawiło się od razu pytanie. To jak? Od stycznia będzie stacjonarna akademia, czy ta online'owa, to ta online'owa się skończy? Zobaczymy. Będziemy pewnie jakoś próbować łączyć hybrydowe wersje, ale tak naprawdę na szczegóły musicie poczekać, bo każdy z nas pracuje w takich warunkach, jakie wiecie, jakie są. Wszyscy trudno dopasowujemy się do rzeczywistości cały czas. Natomiast tak. No, naszym zadaniem jest to, żeby akademia była dostępna, a więc tak czy inaczej sprawimy, żebyście nie przegapili kolejnych zajęć. To co, Adam? To co, zaczynamy. Adam, ja też... Aniu, dziękuję Ci ogromnie, że do nas dołączyłaś. Adam, przekazuję Tobie głos i będę z Wami ciałem i duchem, choć nie będzie mnie widać w okienku. Jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek pytania, to zapraszam. Na dole jest Q&A, taki guziczek i można korzystać, pisać pytania i odpowiedzi. Szczególnie jeśli to są pytania do właśnie Adama, bo jakby swoje pytania oczywiście możecie zawierać w okienku czat, natomiast jeżeli macie pytania szczegółowe do Adama, to bardzo prosimy, żebyście je tutaj w tym okienku Q&A. Tak jest. To, że ja mogę zniknąć z wideo, to wcale nie znaczy, że znikam stąd, bo będę cały czas Was czytał. Po prostu w międzyczasie na przykład może mi wskoczyć kot na kolana i nie chcę Was tym zajmować i odwracać uwagi od tego, co najważniejsze. Adam, przekazuję Ci głos. A my znikamy. Dziękujemy. Dzięki śliczne. No, ja widzę, że znikają, ale oni tam będą, słuchajcie, takie szare eminencje trochę. Digital Dragons Academy. Cieszę się bardzo, że Was
widzę, słyszę i że was czytam, będę was czytał. Słuchajcie, moi drodzy, kwestia taka organizacyjna odnośnie pytań. Może zrobimy to w taki sposób, że najpierw ja powiem to, co chcę wam powiedzieć, a później przeznaczę czas dla was na pytania. Też powiem wam, jak się ze mną kontaktować, również po wykładzie, jeżeli ktoś będzie chciał dopytać o kilka rzeczy. Rzeczywiście ja wyszedłem z założenia, że i to jest chyba najważniejsze, żeby przede wszystkim nie wciskać wam kitu, czyli żeby mówić tak naprawdę to, z czym zmierzycie się lub już się mierzycie na początku swojej drogi w game devie. Jestem tutaj dzisiaj z wami z ramienia Stowarzyszenia Badania i Rozwój Gier GameUp, a także Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, gdzie zajmuję się szkoleniem twórców gier, animatorów, designerów, scenarzystów. Tak naprawdę od 10 lat zajmuję się szkoleniem młodych ludzi, którzy wchodzą do game devu. I siłą rzeczy też mam poprzez takie doświadczenia, ale też poprzez doświadczenia współpracy z różnymi firmami i koordynowania różnych projektów, mniejszych, większych, też w różnych technologiach, bo mam doświadczenie VR-owe, też dość cenne. Wydaje mi się, że trochę mogę wam powiedzieć o tym, czego powinniście się spodziewać, ale tak jak zostało powiedziane, to nie są zawsze przyjemne rzeczy. Niemniej pierwsza rzecz, którą musimy sobie zrobić, nim tak naprawdę podejmiemy kroki w stronę wielkiej branży, tak jak w zapowiedzi mówiłem, branży, która rozbudza marzenia, która jest najbardziej kreatywną branżą na świecie w tym momencie, musimy sobie zadać pytanie, tak właściwie, dlaczego my chcemy iść do game devu, bo dla każdego z nas ta odpowiedź będzie trochę inna. Z jednej strony niektórzy odpowiedzą bardzo banalnie, bo lubię gry. I wierzcie mi, że to jest najczęstsza motywacja, tylko samo określenie lubię gry de facto nie oznacza niczego konkretnego. Początkowo nasze odpowiedzi są dość mgliste. Lubię gry, bo sprawiają mi przyjemność. Lubię gry, bo mam jakąś inną motywację, tak? Na przykład lubię grać z innymi, lubię grać w koopie, ta komunikacja z graczami mi się podoba, albo interesuje mnie historia, lubię wirtualne światy. I ja widzę wasze pytania i ja oczywiście na te pytania o portfolio, grafikę 2D też odpowiem, tylko w odpowiednim momencie. Moi drodzy, nie ma co ukrywać, że naszą wyobraźnię poruszają przede wszystkim duże tytuły, chociaż tak naprawdę ważne też, przynajmniej dla większości z nas, są gry niezależne. Gry, które jednak pracują trochę na czymś innym, poruszają jednak bardziej elementy artystyczne, też nasze poczucie estetyki. A mówię o tym rozróżnieniu dlatego, że gry z sektora AAA pobudzają naszą wyobraźnię również marketingiem. Ten marketing bardzo często robi taką przecudowną otoczkę, którą my często kupujemy. I teraz każdy z nas gdzieś na pewnym etapie, z reguły na tym początkowym, jak widzi sobie, jak ogląda sobie zwiastuny czy GTA, czy przede wszystkim jak gra w te gry, czy Cyberpunka, czy Wiedźmina, czy innych tytułów, to zawsze gdzieś przychodzi taka myśl, chciałbym z czymś takim pracować. To jest taki efekt wow. Nawet jeżeli gdzieś docierają do nas takie głosy dotyczące crunchu, dotyczące różnych innych nieprawidłowości, to gdzieś to spychamy w tył głowy i sobie myślimy, no ale warto, tak? Co z tego, że crunchowali przy Red Dead Redemption 2, no ale przeszli do historii, tak? To jest coś, co pod czym warto się podpisać, co wspaniale jest mieć w swoim CV. Ale niestety my jako ludzie mamy taką tendencję, w której bardzo rzadko zadajemy sobie sami pytania. Bardzo rzadko jesteśmy w stanie zmusić siebie samych do formułowania odpowiedzi. Tak naprawdę motywacje, dlaczego ja chcę iść do game devu, mogą być różne. Niektórzy z was powiedzą, bo to jest stabilna robota. Bo to jest stabilna robota, bo jest w miarę dobry socjal,
bo tak naprawdę ta praca, ta branża się będzie rozwijać. Druga część z Was powie, no bo chcę się rozwijać artystycznie, bo czuję, że tam się mogę spełnić. A jeszcze inni stwierdzą, że właściwie chcieliby jakoś połączyć pasję z tym, co przyniesie im zarobek. To są te najczęstsze motywacje, ale też są takie motywacje, zwłaszcza wśród osób zajmujących się grafiką czy animacją, gdzie już jakieś doświadczenia mają, czy po szkołach, czy po różnych kursach, i gdzieś chcieliby to kontynuować. I to są też takie motywacje, które no, mogą Was daleko zanieść. Tylko ja sugeruję Wam, żebyście sobie zadali to pytanie, dlaczego akurat game dev, bo te wszystkie umiejętności, te wszystkie rzeczy, które Was interesują, nie tylko w game devie znajdują swoje zastosowanie. Ale przede wszystkim, moi drodzy, musimy zadać sobie jeszcze jedno pytanie. Czy jesteśmy graczami? Spodziewam się, że tak większość z Was obecnych tutaj odpowie na to pytanie twierdząco. Część, może niekoniecznie, ale branża jest bardzo ciekawym miejscem. I w tym momencie tak naprawdę, jeżeli ta odpowiedź jest twierdząca i gry są waszą pasją, gracie naprawdę dużo, to macie przechlapane, mówiąc dokładniej i bardzo eufemistycznie. Dlaczego? Odpowiedź jest bardzo prosta i niestety bardzo brutalna, właściwie dotycząca każdej dziedziny, każdej branży, zwłaszcza w branżach kreatywnych. Ponieważ najpierw kieruje nas do podjęcia tego kierunku jakaś pasja, to niestety, ale mamy syndrom myślenia kategoriami odbiorcy. Ja myślę jak gracz. Jeżeli moja przygoda z grami zaczęła się, powiedzmy, mając lat 6-7, a w kierunku zawodowym zaczynam myśleć koło 18-19 mniej więcej, to mam za sobą 12 mniej więcej, bo to wiadomo, że to jest kwestia indywidualna, mam około 12 lat bycia graczem, myślenia tylko kategoriami gracza. Moi drodzy, dotyczy to nie tylko designerów, ale dotyczy to w ogóle odbiorców, ludzi, którzy chcą też pracować w filmie, którzy chcą pracować w animacji. Myślimy kategoriami tej drugiej strony. I to jest największy problem. Ciężko jest tak naprawdę wyjść ze swojej strefy komfortu, ciężko jest przepracować swój umysł w taki sposób, żeby zacząć myśleć tak, jak powinien myśleć twórca. To jest bardzo długa droga i to jest niestety zawsze takie ryzyko na każdym etapie waszej kariery, że bardziej będziecie myśleć jak fan, jak miłośnik czegoś, a nie jak twórca. I teraz, kiedy gdzieś mamy ten filtr nałożony, kiedy zaczynamy pracować przy pierwszych swoich projektach, no to zaczynamy pewne rzeczy dostrzegać i to jest taka świadomość progresu, ale niestety wiąże się z jednym konkretnym, niestety dużym, dużym problemem, mianowicie to, nad czym pracujemy, przestaje, to, że pracujemy przy grach, przestaje nam z czasem generować przyjemność z samego grania. Chyba że znajdziecie sobie coś po całkowitej skrajności, czyli pracuję przy grach współczesnych, ale zachwycam się starymi grami, zachwycam się starym Mario, albo czymś totalnie innym niż to, przy czym pracuję. Myślenie gracza, ta mentalność jest czymś, czego my nie powinniśmy mieć. My się musimy tego wyzbyć. Bo inaczej cały czas będziemy myśleć kategoriami odbiorcy, a nie kategoriami twórcy, nie kategoriami systemów, nie kategoriami rozgrywki, eksploracji, tego typu rzeczami. To doświadczenie odbiorcy jest ważne, owszem, ale im bardziej zaczynacie pracować nad jakimś projektem, tym bardziej to doświadczenie odbiorcy musi zostać gdzieś głęboko ukryte. Niestety mówimy o branży, która pełna jest
I to trzeba powiedzieć sobie wprost. Pełna jest dyletantów, pełna jest ludzi, którzy mając trochę pieniędzy pozakładali firmy i chcą robić gry. To nie oznacza, że te osoby się na grach znają. I jeżeli wy traficie na, takiego szefa, czego wam nie życzę, ale spodziewam się, że prawdopodobieństwo jest dość duże, to będziecie mieli taką sytuację, że będziecie mieli szefa, który ma myślenie gracza i cały czas będzie próbował wam ingerować w to, co robicie. Nie dotyczy to programistów, bo to trzeba mieć troszeczkę innego skilla. I to jest coś, co tym bardziej będzie dla was irytujące i może być przeogromną pułapką, bo jeżeli wy podłapiecie takie myślenie na nowo albo się go nie wyzbędziecie wcześniej, naprawdę to może doprowadzić projekt do katastrofy. I teraz, moi drodzy, kiedy już wiemy, że trzeba tak naprawdę pomyśleć o tym, żeby trochę zacząć wychodzić z tej swojej wewnętrznej strefy komfortu, następny krok. Ja wam proponuję tak naprawdę zacząć od robienia regularnych ćwiczeń. I troszeczkę podzielę, uważam, że powinniśmy sobie podzielić na dwie kwestie. Pierwsza grupa to ci, którzy chcą pracować przy sektorze niezwiązanym z grafiką, ale związanym z designem, związanym z tworzeniem fabuł. Tu powinniśmy tak naprawdę zacząć bardzo, bardzo metodycznie, prawie że z chirurgiczną precyzją. Moi drodzy, wybierzmy sobie jakąś grę, spróbujmy ją rozłożyć na czynniki pierwsze. Spróbujmy zobaczyć, jakie tam są mechaniki. Spróbujmy zastanowić się tak naprawdę, co z tą grą jest, co w tej grze działa. I tutaj taki protip, najlepiej wybierzcie taką grę, której nie lubicie. Albo taką, w którą jeszcze nie graliście. Rozpiszcie sobie mechaniki, rozpiszcie sobie pętle rozgrywki, czyli tak zwane core loopy, czyli te elementy rozgrywki, które są powtarzalne. Natomiast one powodują, że rozgrywka ma sens przez cały czas trwania gry. Spróbujcie wyłapać, czy są tam jakieś powtarzalne struktury, czy może są systemy, jeżeli na przykład wybierzcie sobie takie gry jak z pozoru może banalne, ale tak naprawdę będące mega trudnym zadaniem, jak chociażby Stardew Valley, Graveyard Digger, czy podobne gatunki. Tylko nie brać mi się od razu za Animal Crossing, bo polegniecie. Bo to chodzi też o to, żeby, pamiętajcie zawsze, lepiej zrobić coś mniej, ale dobrze. Bo tu chodzi o to, że musimy zacząć kształtować swój sposób myślenia. Zróbmy proste ćwiczenia, zacznijmy analizować gry. Wyjdźmy nawet od prostej rzeczy. Zróbcie sobie kółko i krzyżyk i zacznijcie nad tym pracować. Dlaczego to działa, dlaczego to nie działa? Ważne jest to, żebyście przy takich ćwiczeniach, najpierw to będzie na początku będzie bardzo trudne, ale później będzie wam coraz łatwiej, żebyście byli w stanie albo dążyli do tego, żeby być w stanie odpowiedzieć, czym jest unique selling point danego tytułu. Co sprawia, że w zalewie miliona hack and slashy ten jeden jest wyjątkowy. Prosty przykład. Titan Quest, czyli gra, która jest typowym hack and slashem, ale do tej pory jest wspierana i portowana na coraz to nowe urządzenia. Jeżeli zrobicie sobie takie ćwiczenie, żeby spróbować wyłapać ten unique selling point, to tak naprawdę będzie bardzo poważny krok w kierunku takiego myślenia analitycznego, w kierunku takiego rozbierania na części pierwszej i wychwytywania tego, co jest ważne, bo dla każdego z sektora kreatywnego przy tworzeniu gier istotne jest to, żeby ten unique selling point cały czas podbijać, żeby broń Boże go nie przesłonić, a wręcz przeciwnie. Prowadzi nas to do tego, moi drodzy, że najpierw, nim podejmiemy kroki, powiedzmy, bardziej oficjalne, musimy spróbować zrozumieć, jak działa coś, co już jest, a dopiero potem samemu zacząć dziubać. Bo nie tak jak w wielu innych branżach, pewnych rzeczy możemy się nauczyć, przepraszam za określenie, na głupa.
Natomiast nam zależy na tym, żebyśmy się nauczyli dobrze, czyli ja muszę zrozumieć, jak gra sama w sobie ma działać, nim zacznę ją tak naprawdę robić. Jak w ogóle różne gry działają, jak działają różne gatunki, czym się różnią. Jedno z najprostszych ćwiczeń, i to od lat robię ze swoimi studentami z game designu, modyfikacja gry kółko i krzyżyk. Spróbujcie rozszerzyć pole w górę, w bok. I pobawić się zasadami tej gry. Zacząć pracować tak, żeby te zasady dalej miały sens. Zobaczyć, co się zmieni, a później jak trzeba te zasady zmieniać. To są bardzo, bardzo trudne ćwiczenia, chociaż oparte na banalnych grach. Tak? Możecie, to też takie ćwiczenie już na troszeczkę późniejszym etapie, ale też polecam spróbować połączyć współczesną grę z grą nową, na przykład wziąć sobie backgammona i połączyć go na przykład z pokerem. Pobawić się tak, pobawcie się tym na razie i zobaczcie w ogóle, czy taki sposób zabawy, czy taki sposób myślenia jest dla was. Bo to jest tak naprawdę jedno z najważniejszych pytań, jakie trzeba sobie zadać. A dopiero później, jak pobawicie się na papierze, to zainstalujcie sobie silnik, zainstalujcie sobie Unity, zainstalujcie sobie Unreal'a i zacznijcie się bawić. Ale w jaki sposób? Trochę w taki sposób, jak proponowałbym dla tych z was, którzy chcą tak naprawdę zająć się rzeczami graficznymi. Tutaj sytuacja jest trochę inna, bo wiadomo, że większość z was tak naprawdę jednak kieruje się tym, że ma też jakiś talent artystyczny. I to jest akurat ten bardzo duży plus i to jest wasz atut, ale tak naprawdę ten talent niewiele wam pomoże, jeżeli nie jesteście w stanie go odpowiednio obrobić, czyli tak naprawdę musicie umieć sobie radzić z programami. I tutaj moja pierwsza sugestia zawsze, bo niestety tu czeka bardzo duża pułapka. Niejednokrotnie funkcjonuje to w ten sposób, że pobieramy sobie program, odpalamy tutorial i lecimy. A ja uważam, że trzeba robić odwrotnie. Pobierz sobie ten program, ale najpierw się nim pobaw. Staraj się zrozumieć jego interfejs, staraj się zrozumieć, co tak naprawdę ten program ci daje i co ten program swoimi narzędziami chce ci powiedzieć. Co możesz nim zrobić? Pobaw się nim. Wyklikaj najpierw wszystkie opcje, zobacz. Tylko przy okazji nie spal sobie komputera. A to przy programach graficznych nie jest wcale takie rzadkie. I tutaj od razu też przestrzegam. Te programy z reguły, jak wiecie doskonale, tanie nie są. Zacznijcie od wersji trialowych. Zobaczcie, czy to jest w ogóle narzędzie do tego, co chcecie robić, czy to wam się przyda. Większość wydawców programów graficznych jednak udostępnia wersje trialowe. Jeżeli jesteście też studentami czy uczniami, no to w tym momencie też możecie się postarać o taką wersję dla studenta. Powtarzam jeszcze raz. Najpierw klikamy, a potem odpalamy tutorial. Jeżeli już będziemy wiedzieć, jak się poruszać w danym programie, wtedy warto z tutorialu skorzystać. Dlatego, że niestety, ale jeżeli pobieramy to, co widzimy na tutorialu, szybciej to zapominamy. Jednak jeżeli sami coś sprawdzimy, tutaj też działa pamięć mięśniowa, koordynacja, okoręka. Dopiero później fajnie by było, żebyście tak naprawdę spróbowali samemu coś zrobić w tym programie. Żebyście spróbowali się nim pobawić, zmodelować jakiś obiekt, zrobić nawet jakąś prostą rzecz. Jeżeli zobaczycie, że to nie wychodzi, albo właśnie wam wyszło i chcecie iść krok dalej, to wtedy warto skorzystać dopiero z tutoriali. Więc ja wam proponuję tą kolejność troszeczkę odwrotną i tutaj te ćwiczenia dla grafików, no z mojego punktu widzenia, ale tak patrząc też na doświadczenie pracy z osobami z tego sektora, modyfikacja istniejącego obiektu, istniejącej postaci, jeżeli ktoś chce się tym zajmować, albo innego asetu graficznego. Oczywiście, jeżeli ktoś z was od razu chce iść w takie rzeczy jak sculpting, no to najpierw trzeba mieć te podstawy 3D. Najpierw trzeba tak naprawdę pobawić się, zrozumieć, jak się pracuje z tymi obiektami. To jest cała masa rzeczy, których musicie się nauczyć i warto tutaj wyjść od pracy na czymś, co już istnieje.
I tutaj taka uwaga dla tych z Was właśnie, którzy chcą iść w stronę graficzną. Silniki gier również są narzędziem Waszej pracy. Może nie w takim stopniu jak programisty czy designera, ale w stopniu coraz większym, zwłaszcza jeśli chodzi o rozwój silnika Unreal. Też musicie mieć mniej więcej rozeznanie w tym środowisku, dlatego chciałbym, żebyście też zaczęli się tymi silnikami bawić. Jak przejdziemy przez ten etap, czyli przez ten etap do kroku następnego, moi drodzy, czyli trochę taki mit, który funkcjonuje. Tutoriale, samouczki, game jam, przepraszam, gdzieś numeracja mi się tych kroków machnęła. Moi drodzy, przestrzegam, nie korzystać z tutoriali z innych źródeł na zasadzie kopiowania czynności, bo to jest małpowanie, a nie nauka. To dotyczy bardzo często programów graficznych. Dotyczy to też niestety prac z silnikiem. Jeżeli kupujecie za grube pieniądze kursy multimedialne, one najczęściej, na przykład do silnika, one najczęściej są już przepracowane pod tym względem, żebyście nie bazowali na małpowaniu. Ale dobrze by było, żebyśmy też zawsze pamiętali, co dana rzecz ma dla nas znaczyć, co ma nam dać, co ma nam pokazać. Myślenie funkcjonalne to jest też rzecz związana właśnie z tą przemianą myślową, jeżeli chcemy do tej branży wejść. Dotyczy to nie tylko tutoriali, ale dotyczy to tak naprawdę wszystkiego, o czym myślicie. Przykładowo, jeżeli myślicie o zrobieniu gry, czy zrobieniu modeli, czy zrobieniu sceny jakiegoś enviro, zastanów się kilka razy nad każdą rzeczą, którą chcesz dać, bo to nie jest branża, w której jest czas i miejsce na rzeczy, które nie mają żadnej funkcji. Przede wszystkim bardzo często nie ma na to budżetu, bo wszystko, co robicie, przekłada się na robocze godziny, a robocze godziny są płatne. Więc jeżeli jest coś, co nie jest do końca potrzebne, no to jest duża szansa, że ktoś wam za to nie zapłaci, że ktoś za to wam nie zapłaci. I w tym całym takim myśleniu tak naprawdę musimy kierować się na myślenie od szczegółu do ogółu. Czyli najpierw musimy umieć zrobić jeden klocek, żeby zrobić potem następne. Pamiętajcie, robienie grafiki do gier, programowanie gier, czy robienie całego designu, jeśli chodzi o gameplay, to jest tak naprawdę jak budowa domu. Jeżeli fundamenty, jeżeli ten core i koncepcja jest do luftu, to cała gra się w pewnym momencie posypie. Jeżeli potem oglądacie prezentacje różnych gier, gdzie ludzie mówią, że o, zobaczyliśmy dopiero po zbuildowaniu gry, że coś nie działa, no to znaczy, że tam designer no się nie popisał, tak? Albo nie popisał się ktoś, kto go kontroluje, bo to tak naprawdę wiele rzeczy już jesteśmy na etapie koncepcyjnym w stanie wyłapać. Ja nie mówię o rzeczach, do których jest stricte tester, tak? Typu jakieś glitche i tak dalej. Ale rzecz najważniejsza w tym wszystkim, którą chciałem wam też dzisiaj przekazać, to, że należy przede wszystkim słuchać swojego organizmu i własnej psychiki. To jest, moi drodzy, klucz. O tym się mówi bardzo, bardzo niewiele. My trochę wcześniej rozmawialiśmy z Błażejem na ten temat. To nie jest branża, która jest lekka, łatwa i przyjemna. Jest ona bardzo wyniszczająca, ponieważ każdy z was, wchodząc do niej, tak naprawdę od samego początku aż do końca swojej przygody, chociaż życzę wszystkim kariery, tak naprawdę będzie pracował na własnej samoocenie. I jeżeli wasz organizm wysyła wam czytelne sygnały, że potrzebujecie odpoczynku, że no wasz mózg już nie łapie, jesteście przemęczeni, odpocznijcie, zróbcie sobie przerwę, odstawcie to na chwilę. Jeżeli czujecie też, że jakby dajecie niby sobie radę, ale głowa nie dojeżdża, że pojawiają się problemy, zaczynacie mieć ponure myśli, zaczynacie się zastanawiać nad tym, że ja robię jakiś badziew, nikt tego nie kupi, nikt w to nie zagra, nikt tego nie obejrzy, to też warto wrzucić sobie na luz trochę, warto trochę odpocząć. O tej psychice sobie też jeszcze zaraz wam powiem. Natomiast te osoby, które tak naprawdę chcą na serio potraktować swoje podejście do branży, słuchajcie, róbcie jak najwięcej papierowych prototypów. Pamiętajcie, gra działa dobrze, jeżeli jesteś Gra działa dobrze mechanicznie, jeżeli chodzi o mechaniki, o systemy,
jeżeli jesteśmy w stanie ją pokazać na papierze, jeżeli papierowy prototyp zadziała. Piszcie jak najwięcej, jeżeli chcecie pisać scenariusze, różne formy, jak najwięcej twórczości. Wymyślajcie, ćwiczcie swój warsztat, projektujcie, róbcie własne projekty, asety, rysunki koncepcyjne i szukajcie inspiracji. Czyli mówiąc bardziej fachowo, referencji. Szukajcie referencji w taki sposób, rzeczy, które mogą wam się przydać kiedyś w pracy. Chodźcie z aparatem, róbcie zdjęcia, teraz za pomocą telefonów jest to znacznie łatwiejsze. Twórzcie swoją własną bazę danych, swoją własną bazę referencji. I teraz apeluję tylko w tych inspiracjach o umiar, bo fajnie by było, żeby każdy z was też znalazł sobie taką osobę, której karierę chciałby w jakiś sposób naśladować. Albo jeśli nie naśladować, to będzie dla niego inspirujące. Nie mówię, że to od razu musi być Hideo Kojima, tak? Ale fajnie by było mieć taką osobę, żeby też zgłębiać jej sposób myślenia. I to dotyczy czy grafików, czy programistów, czy reżyserów gier, kompozytorów, czy też designerów. Bo każdy trochę inaczej myśli. Tylko w tej inspiracji trzeba zachować umiar polegający na tym, że jeżeli ja przykładowo będę zafascynowany pracą Willa Wrighta, to nie może ta inspiracja mnie przygnieść. To nie może być tak, że ja w pewnym momencie zobaczę, że mam z czymś problemy, ja siądę przy kawie i powiem: no cholera, nigdy nie będę jak Will Wright. Nigdy. No po prostu do chrzanu, tak? Nie będę nigdy Willem Wrightem, nie ma sensu, nigdy nie zrobię drugich Simsów, nigdy nie zrobię czegoś innego. No nie ma sensu, tak? W ogóle lepiej iść, nie wiem, przestrzegać owce. Niestety, ale bardzo często obserwujemy, i to też wśród ludzi, którzy pracują w branży na przestrzeni 3-5 lat zawodowych, a czasami 5-7, bardzo często widzimy takie podejście. Inspiracje zaczynają przygniatać, bo pojawia się szara rzeczywistość i dochodzą do nas pewne prawidła tej branży. I teraz słuchajcie, ostatni krok z tej części, czyli game jam. Bardzo dużo osób mówi wprost, tylko i wyłącznie game jamy. Ja nie jestem do końca zwolennikiem takiego projektu, takiego sposobu myślenia. Z jednej strony uważam, że oczywiście na game jamie nauczycie się bardzo dużo, nauczycie się też walki z presją czasu i to jest cenne, przede wszystkim nauczycie się tego, co jest najważniejsze w projektowaniu gier, czyli sztuki cięcia, sztuki eliminowania tego, co nie jest potrzebne, tego, co zabiera za dużo czasu. Ale nie każdy ma taką osobowość, że jest w stanie pracować w takich warunkach. Na open space, bez snu, bo to ileś przecież godzin trwa, nie każdy sobie z tym daje radę, dlatego lepiej jest czasami dołączyć do jakiegoś projektu. Na wielu grupach w social mediach możecie znaleźć ludzi, którzy szukają początkujących ludzi do różnych projektów, które sami robią. Zresztą po mnie będzie mówił Radek Klasa, on wam pewnie troszeczkę powie o tym więcej, bo wtedy pracujecie w trochę innych warunkach, pracujecie na większym spokoju. Pamiętajcie, to nie jest tak, że jeżeli wy czujecie, że game jam to nie jest miejsce dla was, to się do tej branży nie nadajecie. Myślenie kategoriami negatywnymi daleko nas nie doprowadzi. Po prostu chodzi o to, że musimy tak zoptymalizować siebie, żeby być w stanie do tej branży wejść. I moi drodzy, najważniejsza rzecz. Zanim zaczniecie faktycznie wchodzić do tej branży, zastanówcie się. Zróbcie rozeznanie na temat branży. Poczytajcie o crunchu, poczytajcie o realiach pracy w różnych firmach, do których możecie trafić. Bądźcie przy tym realistami. Nie ma takiej opcji, żeby crunch was ominął. Chyba nawet jeżeli będziecie pracować przy tylko i wyłącznie własnych projektach, tym bardziej będziecie crunchować. To wynika ze struktury branży. Ja wiem, przedwczoraj poszła cudowna informacja, że bodajże Eidos Montreal wprowadza 4-dniowy tydzień pracy. Super. Tylko że nikt nie powie, ile rzeczy to studio outsourcinguje i jak to wpłynie na ich outsourcerów. Oczywiście są studia, które już fajnie zapisują, że przykładowo, przepraszam, ale w piątki odbieramy tylko maile do godziny tam 14. Ale u nas tego jeszcze nie ma, przynajmniej jest rzadkością, dlatego też ta branża rozwija się bardzo szybko, być może za szybko w stosunku do swoich możliwości. To też jest coś, co warto sobie przemyśleć. I moi drodzy, od razu wychodzimy
i odrzucamy takie myślenie, że w pół roku to ja zrobię grę przynajmniej na poziomie pierwszego Wiedźmina. No nie. I pewnie nigdy coś takiego nie będzie możliwe, a przynajmniej nie od razu. Dlatego, że to jest praca zespołowa. To trzeba też zrozumieć. Ja wiem, że jest mnóstwo takich historii przecudownych o autorze Stardew Valley, o autorach innych gier, którzy spędzali 10-15 lat w piwnicy czy w garażu. Kiedyś się tak gry tworzyło, okej. Okay. Tak się wielkie biznesy tworzyło, ale mamy rok 2021 i to nie jest to. Musicie też zadać sobie pytanie, czy ja chcę w tej branży pracować i mieć za to pieniądze i jakoś się tam spokojnie życiowo rozwijać, dojść kiedyś do tych elementów typu kredyt, kolejne zobowiązania i tak dalej, czy ja chcę zrobić grę. Bo jeżeli ja chcę zrobić grę, puścić ją na Steama i tyle, proszę, droga wolna. Ale to nie oznacza, że znajdziesz robotę w tej branży. Bo trochę ta ścieżka w Polsce jednak wygląda inaczej. Moi drodzy, rzecz najistotniejsza, nieważne, czy którą sekcją tego działu kreatywnego chcecie się zająć. Przygotujcie się na porażki. Tych porażek będzie mnóstwo. Pierwsza robota będzie słaba, być może pierwsza rozmowa kwalifikacyjna będzie też do luftu. Na późniejszym etapie pierwsza rozmowa z pracodawcą zagranicznym potencjalnym. Być może też stwierdzicie, że Jezu, to był koszmar. Ale właśnie o to chodzi. Warto takie rzeczy podejmować. Pamiętajcie, to jest branża, gdzie musicie podejmować challenge. Każda branża kreatywna. Jakbyśmy rozmawiali o filmie, powiedziałbym wam dokładnie to samo, czy o reklamie. Te porażki na pewnym etapie są ważne, zwłaszcza wtedy, kiedy nie ma wielkiej odpowiedzialności finansowej i produkty nie są wysokobudżetowe, bo raz, że wy się w ten sposób uczycie i rozwijacie, ale być może zadacie sobie pytanie i to pytanie często wraca po półtorej, dwóch, trzech latach, że być może game dev to nie jest miejsce dla was. Że być może część stwierdzi, a lipa, idę do bankowości, lepiej płacą. Idę do IT, lepiej płacą. O, idę do windykacji, jeszcze lepiej płacą. A robię podobne rzeczy. Przynajmniej technicznie, tak? Być może się okaże, i to ta część z was, która chce pracować w 3D animacji i grafice, że właściwie może fajniej mi będzie pracować z jakąś dużą marką, która robi wizualizację 3D. Może branża nieruchomości albo branża motoryzacyjna, bo one gęsto z tego korzystają. Nie bójcie się takiego pytania, tak samo jak nie bójcie się wypalenia zawodowego, ono przyjdzie. Ono przyjdzie razem z całą masą innych problemów. Pojawi się depresja, im bardziej będziecie wchodzić, pojawią się problemy zdrowotne. To jest branża też, gdzie jest pełno rozbitych małżeństw, rozbitych rodzin. Niestety pojawiają się też bardzo często używki. To się wiąże z bardzo dużą, z bardzo dużym ciśnieniem, bardzo dużym zapotrzebowaniem na radzenie sobie w krótkim czasie z dużymi oczekiwaniami, bo jeżeli ja pracuję przy grze, która ma mieć docelowo 50 milionów odbiorców i ja tam robię przykładowo model głównej postaci, no to ona musi być zrobiona na maksa, ona musi być uber wspaniała. Oczywiście to jest tylko gdzieś tam przykład, tak? Ale oczekiwania odbiorców, zastanówcie się, jak wy reagujecie jako gracze, jak wy komentujecie poczynania branży, poczynania twórców. Przecież to nie są ludzie, którzy żyją w szklanych bańkach. Oni też do tego wszystkiego docierają. Więc to się może pojawić, tak samo jak wypalenie zawodowe i jak się pojawi wcześniej, to dobrze, bo pozwoli wam zadać sobie pytanie, czy to naprawdę jest dla mnie. A druga rzecz, moi drodzy, ja na początku mówiłem o pasji. Fajnie, żeby ta pasja była, ale też nie bądźcie naiwni. To jest branża, gdzie spora część chce się spełniać artystycznie, a tak naprawdę jest trybikami robiącymi małe elementy, bo to jest branża usług. Jeżeli chcecie robić coś artystycznego, albo indyki, do czego zachęcam, albo własny projekt, ale to nie oznacza, że będziecie pracować w tej branży stricte w taki sposób, żeby na niej zarobić. Niestety w pewnym momencie też pojawia się wyścig szczurów, i zwłaszcza, że świat gierkowa jest dość mały i to są ludzie, którzy się znają, na pewnym etapie ten wyścig szczurów się pojawia. Mam nadzieję, że on nie będzie dotyczył waszego szefa, bo wtedy będzie gorzej. Moi drodzy,
No i też rzecz, z którą bardzo dużo osób, zwłaszcza ze strony graficznej, ma problemy, czyli wzięcie na klatę tego, co robię, nad czym pracuję. Fajnie jest się pochwalić czymś, co wszyscy widzą, ale jeżeli modelujemy sedesy w odległym zakątku mapy, to jest z tym problem. Ani nie ma się jak tym pochwalić, oczywiście w kredytach jesteśmy, jest fajnie i warto to przykryć jakimś górnolotnym stwierdzeniem, że robię level art, ale kiedy wchodzimy w konkrety, trzeba potem pokazać te swoje prace, to my czasami mamy z tym problem, a to trzeba wtedy umieć unieść. To też czasami niestety wpływa na nas negatywnie. I słuchajcie, też ta świadomość, że to jest wciąż mały rynek w Polsce. Bardzo szybko, jeżeli zaczniecie już pracować, przejdziecie przez jakieś projekty, gdzie mieliście jakąś odpowiedzialność, pojawią się pierwsze oferty na LinkedInie z zagranicy. No bo oczywiście możecie z jednej strony sobie skakać między tymi dużymi firmami, wiele osób tak robi, ale trzeba też sobie zadać pytanie, co dalej. No wiek emerytalny to jest dla kobiet 60, dla mężczyzn 65. Weteranów w tej branży trochę jest, ale też bez przesady. Pytanie, czy te generacje, które teraz wchodzą albo weszły na rynek pracy przez ostatnie 5-7 lat, czy rzeczywiście, co będzie wtedy z tymi ludźmi, jak oni będą orbitować w okolicach, orbitować w kierunku 50 roku życia, tak? Natomiast no, ta zagranica siłą rzeczy jest nieunikniona w tej branży. Moi drodzy, i taka rzecz kluczowa, czyli higiena umysłu. Pamiętajcie, tutaj najpierw siada głowa. Jeżeli zaczniecie pracować, to wchodzicie na karuzelę, z której ciężko jest wypaść. To jest też taka branża, że jak już zaczniecie jedną pracę, potem pojawi się druga, gdzieś sobie będziecie skakać. Ale bardzo często głowa nie dojeżdża. Te oczekiwania przede wszystkim względem samego siebie, że ja chcę pracować przy fajnych, dużych projektach, a potem się okazuje, że pracuję w branży mobilnej, bo jest bardzo dobra kasa, no tylko, że ja czuję, że robię coś, czego nie chcę robić, tak? Albo nie zgadzam się z polityką firmy, albo nie zgadzam się z tymi gameplayami. Trzeba też umieć pracować ze swoimi oczekiwaniami. To nie oznacza, że macie stać się zblazowani po 5-6 latach, ale też warto zrozumieć tak naprawdę, na czym ta branża polega. To jest usługa, moi drodzy. A usługa, jak sama nazwa wskazuje, ma polegać na tym, że wszystko się ma sprzedawać. I taki kolejny mit. Czy studia mi pomogą, czy nie? Moi drodzy, rzeczywiście jest taka sytuacja, że dużo osób mówi, że to jest branża samouków i to jest też w jakimś stopniu prawda. Natomiast studia dają wam tą przewagę, że dają wam przede wszystkim pakiet umiejętności, jeśli chodzi o umiejętności techniczne. Studia właśnie pomagają wam wyjść z tej strefy odbiorcy. Zaczynacie myśleć jak twórcy i po 3 latach, jeżeli to jest licencjat, czy po 2, jeżeli to jest magisterka, wychodzicie z takimi kompetencjami myślowymi, które ma twórca. Potraficie zadawać pytania, potraficie definiować problemy. To jest bardzo trudne, wbrew pozorom, i wiem z doświadczenia, że nie w każdej firmie to się ludziom podoba. Ale czasami warto o tym pomyśleć, tak? Ja nie mówię o takich sytuacjach, gdzie są jakieś produkty czy gry robione na przykład przez firmy nie gamingowe, bo game dev jest bardzo szeroki i coraz więcej osób wykorzystuje gry do realizacji różnych projektów, różnych celów, czy to edukacyjnych, czy informacyjnych. I to nie są firmy gamingowe, tam też są pieniądze i tam też są potrzebni graficy, designerzy, więc też warto o tym sektorze pomyśleć. Moi drodzy, ja zaraz sobie przejdę do pytań waszych, ale chciałem tylko powiedzieć, że ode mnie to była taka pigułka, te 40 minut bardzo szybko zaciało. Wiem, że nie na wszystkie pytania odpowiem, ale zaraz zacznę. Jeżeli chcecie ze mną pogadać, zastanowić się nad tym i zapytać mnie, czy warto już myśleć o kozetce u psychologa, piszcie do mnie na mailu. Możecie mnie też znaleźć na FB, na LinkedInie. Ja w internetach nie jestem anonimowy, co pewnie też już część z was zdążyła mnie wygooglać, ale ta najważniejsza rzecz, która jest dla mnie, to to, żebyście przede wszystkim, nim podejmiecie pracę, zrobili sobie ten szereg kroków, o których ja mówiłem, bo niestety, ale jest bardzo duży odpad po pierwszych 3-4 miesiącach, gdzie ludzie po prostu nie radzą sobie z własną głową, ba, coraz częściej ludzie sobie nie radzą już na tym etapie tych kroków, nim jeszcze podejmą pracę.
zwłaszcza, że rzeczywistość nie jest wcale łatwa i musimy sobie poradzić z tym, że game dev jest bardzo chaotyczną branżą. To on nie jest tak uporządkowany, ustrukturyzowany jak IT. To też jest powód, dla którego spora część osób z game devu przechodzi potem do IT. Okej. I teraz wasze pytania, tak? Czyli no przede wszystkim, jeśli chodzi o... ja będę leciał od góry, tak? Czyli jeśli chodzi o portfolio, grafika 2D, to tak, no to przede wszystkim oczywiście sceny, czyli środowisko, postaci, to najlepiej w różnych konwencjach. Fajnie byłoby, przede wszystkim, obiekty, postaci, środowiska. Nie skupiałbym się tutaj na takich rzeczach jak pojazdy, chociaż to się też przydaje. Dlaczego? Moi drodzy, prawda jest taka, że w wielu rzeczach 3D, które się robi, to w praktyce to i tak się robi 2D. W VR-ze się jeszcze bardzo często to robi z Stephena Plane'ach, więc tutaj te umiejętności 2D są bardzo potrzebne. Ważne jest to, żeby pokazać swoją uniwersalność, więc jeżeli tutaj chcesz iść w 2D, to przede wszystkim pracuj nad różnymi konwencjami i staraj się też być może pokazać coś stricte autorskiego, w takim sensie jakieś autorskie uniwersum, albo zrobić na przykład autorski projekt w postaci artbooka do jakiegoś wymyślonego projektu. Bo to pokaże też, że umiesz pracować holistycznie i umiesz pracować nad całym projektem koncepcyjnie. To też jest bardzo, bardzo cenne. To taka uwaga do was wszystkich. Jeżeli się rekrutujecie do jakiejś konkretnej firmy, starajcie się mniej więcej portfolio trochę przygotować pod tą firmę, tak? To znaczy, jeżeli firma rekrutuje do projektu fantasy, no to nie wyjeżdżajcie tam z sci-fi, no bo to nie pokazuje waszej umiejętności, tak? Kolejne pytanie. No właśnie, ja troszeczkę już o tym mówiłem, tak? Czy ten mały indyk nam pomoże? Słuchajcie, zawsze zrobienie czegoś, co jest skończone, nawet jakby to było coś bardzo banalnego, ale coś, co jest skończone i wydanie tego, zawsze jest plusem, dlatego że pokazuje, że wy potraficie projekt dowieść do końca. I to jest najważniejsze w tej branży. Nie wasz skill, bo skill każdy z nas jakiś ma, część rzeczy możemy się nauczyć, możemy sobie wyrobić. Natomiast istotne jest to, żeby pokazać, że my jesteśmy w stanie ogarnąć realia publishingu, w sensie, że my się mieścimy w terminach, że z estymacją sobie radzimy, że wiemy mniej więcej, jak ten proces developmentu od początku do końca przebiega. Pytanie no bardzo, bardzo trudne. Czy samemu realnie można zrobić projekt, na którym się zarobi? Ja powiem tak, ja w to wierzę, bo widzę mnóstwo projektów, mnóstwo pomysłów, chociażby moich wychowanków, które przy odrobinie czasu, niestety bardzo często tego czasu nie ma, przy odrobinie czasu i lekkim przepracowaniu, ewentualnie konsultacjach mogłoby naprawdę zrobić przewspaniałe pieniądze. Więc ja w to wierzę, że tak, ale nie wiem, czy w pojedynkę. Myślę, że przy znalezieniu jakiegoś zespołu 2-3-osobowego jasne. Boże, widzę, że ta lista pytań rośnie, ja też pewnie nie na wszystkie zdążę odpowiedzieć. CV w nietypowej formie, to znaczy powiem wam tak, że ja widziałem CV na przykład w formie gry i było świetne. Ja się świetnie przy tym ubawiłem, było to super. Natomiast było to super dla mnie, czyli dla osoby, która znała tą konwencję, która kumała, że to jest gra i warto sobie przeklikać. Niestety w firmach najczęściej to pierwsze sito to są osoby, które niekoniecznie na grach się znają. To są działy HR, które szukają konkretnych kandydatów. Dopiero późniejszy etap to jest rozmowa. Człowiek z HR-u plus człowiek, który pracuje w firmie w danym dziale. Więc nie mam tutaj jednoznacznej odpowiedzi, panie Kamilu. Powiedziałbym tak. Jeżeli w tym CV nie ma za dużo, to czasami forma rzeczywiście może pomóc, ale przede wszystkim ona nie może być krzykliwa, nie może być obraźliwa, to też trzeba na to zwracać uwagę. Ale jeżeli ma coś takiego unikatowego, co daje jakiś punkt zaczepienia, no to warto o tym pomyśleć. Co do porady, słuchajcie, no jeżeli chodzi o pracę scenarzysta, writer, narrative designer, to o tym będą wykłady. Będzie tu między innymi mój serdeczny kolega Szymon Stoczek, o tym opowiadał.
Natomiast co powinno być w portfolio? No, krótko, próbki. Próbki. I jeżeli chodzi o ten język angielski, słuchajcie, to jest taka sugestia dla was wszystkich. Może nie na poziomie native'a, ale ten angielski, jeżeli chcecie przede wszystkim pracować w tej branży, musi być komunikatywny, musicie się z ludźmi dogadać, musicie być w stanie nawet prostą dokumentację, a im dalej w was tym coraz trudniej, coraz bardziej skomplikowaną, zrobić po angielsku. Oczywiście nie każdy z nas będzie dwujęzyczny, natomiast niestety, ja się też wiele razy na tym przejechałem, że są ogłoszenia dla writerów, dla scenarzystów i nie ma tam ani słowa o tym, że musi być native, a potem się okazuje, że musi być native. A bardzo często native'a, który ma takie kompetencje, nie ma w Polsce na rynku. To wynika przede wszystkim z tego, no, że lepiej znaleźć taką osobę i płacić jednej osobie, aniżeli potem tłumaczowi, zwłaszcza, że tłumacz nie zawsze kuma też te niuanse, które my chcemy pokazać. Więc tutaj, pani Agato, no nie ukrywam, że trzeba mieć tą świadomość, że nie zawsze, jeżeli dostajemy tą negatywną ocenę czy ten feedback, w ogóle praca z feedbackiem to jest też inna kwestia, ale to się z tego co wiem pojawi na kolejnych wykładach, to tak naprawdę nie zawsze to trzeba brać do siebie, że to z nami coś jest nie tak. Ja myślę, że jeżeli ma pani angielski na poziomie C1, to fajnie też mieć w portfolio anglojęzyczne próbki, przede wszystkim dialogów, bo resztę można tutaj łatwo dorobić, ale po dialogach możemy najprościej wyczuć, czy ktoś ogarnia na przykład amerykańską popkulturę, to nawiązanie językowe, czy ma z tym problem. To jest też dość ważne. Cechy myślenia twórcy. Przede wszystkim, moi drodzy, myślenie kategoriami dlaczego, jak coś działa, jak jest gracz prowadzony, to znaczy co powoduje, że ja chcę iść w danym kierunku, co powoduje, że dana gra, mając na przykład ciągle te same mechaniki, jest w stanie mnie bawić przez 50 godzin. Co jest imersyjne, czyli co powoduje, że ja się zanurzam w tym świecie, co imersyjne nie jest, jak sobie poradzić na przykład z projektowaniem poziomów, żeby było jak najtaniej, jak w ogóle pracować recyklingiem. Tutaj jeżeli ktoś chce mocniej to zgłębić, to zachęcam przede wszystkim do zapoznania się z kulisami tworzenia pierwszego Bioshocka i w ogóle zapoznałem się z pracą Kena Levina, bo to jest facet, który no, zjadł zęby właśnie na takich rozwiązaniach, albo chociażby System Shock też pewnie wam pomoże, ale przede wszystkim twórca myśli takimi kategoriami, że wie, że ma taki wielki pomysł, wie, że realnie może zrobić tyle, ale finalnie wyjdzie tyle. I tak musimy projektować te elementy, żeby po cięciu rzeczywiście no, ten core tej gry został. To jest największy problem. Przede wszystkim nie myślimy tym, co nam sprawia fan, bo jeżeli coś nam sprawia fan i my to dajemy w grze, to z reguły to jest trochę syndrom komika, że to, co mnie śmieszy, z reguły nie śmieszy ludzi. Więc to trzeba też mieć na uwadze. Bardzo trafne pytanie. W którym momencie przestaje się myśleć jak gracza, zaczyna jak twórca? Panie Dominiku, prosta odpowiedź. Wtedy jak puszczam nową grę i widzę, aha, okej. Oni to zrobili tak, aha, tu widzę, że jest recykling poziomu, aha, okej, tu jest taki system, który wspiera to. Jeżeli zaczynam identyfikować systemy, to jest trochę tak jak z zupą. Bierze pan łyżkę zupy i zaczyna pan już rozpoznawać wszystkie składniki, nawet jeżeli widzi pan tylko jeden wielki garst breju. Zaczyna pan to czuć i rozpoznawać. To jest to przejście. I z tym się też wiąże, bardzo przy tym pomaga, doświadczenie ilość ogranych gier z różnych gatunków. Ja powiem więcej, jeżeli jest taki gatunek, którego nie lubisz, to graj tym mocniej. Bo wtedy jest szansa, bardzo duża, że jeżeli czegoś nie lubisz, to w życiu będziesz nad tym pracował. Życie jest mega, mega przewrotne. To znaczy, jasne, ja się oczywiście z tym zgadzam, że doświadczenie growe jest istotne. Słuchajcie, powiem tak, jest taki moment w pracy, to niestety bardzo często dotyczy grafików,
że to są często osoby, które nie są stricte gamerami. I na początku, jeżeli pracujemy na przykład w mniejszych projektach albo w mobilkach, to nie jest problem, masz zrobić swoje, tak? Dostajesz konkretne rzeczy, masz być, nie wiem, artystą broni, modelerem i tak dalej. Jedziesz, robisz swoje. Ale bardzo często takie osoby stricte nie są gamerami, zajmują się na przykład robieniem asetów, bo to tak jest fajnie sobie dorobić i stosunkowo przyjemnie i popłatnie, wiele różnych rzeczy. Ale potem się okazuje, że jak trzeba zrobić projekt od nowa i jednak ta inwencja graficzna jest potrzebna, to ktoś ci może jednak wytknąć, że sorry, ale ta grafika nie jest stricte gamingowa. Ona jest oczywiście według naszych wytycznych, ale ona nie ma tego czegoś. Więc idąc dalej, zwłaszcza do tych projektów, które są wysokobudżetowe i gdzie jest duża odpowiedzialność finansowa, to doświadczenie jest bardzo przydatne. I im bardziej sięgamy w głąb, też to designerzy, im starsze gry, żeby zrozumieć, tym lepiej. Natomiast graficy, gry z różnych styli artystycznych, z różnych gatunków, różnych konwencji, żeby to też, żebyście byli w tym biegli, żebyście rozumieli, tak? Żebyście wiedzieli na przykład, dlaczego artystycznie Diablo 2 było lepsze od Diablo 3, tak? I dlaczego teraz czwórka wraca estetycznie do Diablo 2. Żebyście byli w stanie to wyłapać, bo to wam ułatwi pracę. Czy jako grafik muszę znać silnik? Powiem tak, nie potrzeba znać tego silnika tak w 100%, ale umiejętność poruszania się w Unity, implementowania, tak jak najbardziej. I w Unrealu to samo. No Unreal w ogóle w grafice jest bardzo potrzebny, filmy się robi w Unrealu, spektakle teatralne i teraz nowa Unreal coraz bardziej nam w tym pomoże. Dlaczego? Redukcja zawodów, proste. Jeżeli ja mam do wyboru grafika, który zna silnik i jest w stanie mi zrobić to, co zrobi jedna osoba, znaczy to, co zrobią dwie osoby, a mam grafika, który silnika nie ogarnia i ja będę potrzebował, żeby ktoś mi pomógł, no to ja wybiorę tego, który silnik ogarnia. To jest branża, która dąży do redukcji. W taki sposób między innymi powstają nowe zawody. Znaczy mój ulubiony technical designer. No przecież to tak naprawdę o to chodzi. Ale to się też wiąże z tym, że proces informatyzacji, przepraszam za to słowo, usilnikowienia tych gier jest coraz ważniejszy, zwłaszcza jeżeli pracujemy na silniku autorskim. A wiele, zwłaszcza dużych firm, pracuje jednak na silniku autorskim, mimo tego, że pewne komponenty powstają na silnikach ogólnodostępnych. Więc to jak najbardziej. I teraz, czy to nie jest tak, że dana produkcja ma kilka USP? To znaczy tak, jasne, i to zwłaszcza te produkcje, które są duże, bo wysokobudżetowe i one mają ten cykl przeznaczony na kilka lat funkcjonowania. Natomiast chodzi o to, że my projektując grę, my musimy wiedzieć, co chcemy sprzedać. To znaczy ja muszę wiedzieć, że ponieważ to ma trafić do jak najszerszej liczby odbiorców, no to ja muszę sprzedać historię, muszę sprzedać eksplorację, muszę sprzedać ileś takich rzeczy, żeby to trafiło do każdego. I tutaj, panie Robercie, no dla mnie bardzo, bardzo fajny przykład. Skyrim. Spróbujcie sobie rozbić Skyrim na części pierwsze. Dlaczego Skyrim się sprzedaje tyle lat? Dlaczego jest portowany na wszystko, nawet chyba na lodówki? I dlaczego zaraz kolejny raz zapłacimy za tego Skyrima? I dlaczego Skyrim się tak dobrze sprzedawał, a Oblivion nie sprzedał się tak dobrze jak Skyrim? Oczywiście, jeden USP to jest stanowczo za mało. Ale w grach niezależnych i w indykach bardzo często, jeżeli ten USP jest konkretnie przemyślany, on wystarczy. Dobra, pytanie następne. Czy jest jakiś problem, jeśli zaczynam nieco później? Szczerze mówiąc, nie. Jakby to już nie te czasy. To już nie te czasy. Dlaczego? Bo bardzo często o naszym doświadczeniu i pewnych zdolnościach może świadczyć wcześniejsze doświadczenie, wcześniejsze wykształcenie, czy doświadczenie zawodowe. Jest mnóstwo takich osób i z reguły one właśnie dlatego, że mają jakiś background z innych dziedzin, one mają bardzo pozytywny wkład na ich twórczość, ten pozytywny wpływ. Nie ukrywam, że jakby
fajnie jest mieć taką osobę w grupie, fajnie się z taką osobą pracuje. To jest też przydatne na przykład w kontekście writerów, którzy zaczynają trochę później, bo wcześniej mieli różnego rodzaju inne doświadczenia zawodowe, bo to potem też fajnie można pokazać swojej twórczości. Więc jak najbardziej tutaj nie ma takiego problemu. Wręcz przeciwnie, to trzeba umieć wykorzystać jako swój atut. Poza tym to też jest branża, która jest otwarta na osoby po przekwalifikowaniu. Więc jak najbardziej. To są 25 lat, to jest młody wiek. Ja wiem, że to panuje takie przekonanie, że to jest branża młodych ludzi i tak dalej. No nie zawsze i niekoniecznie.